Kamil Turecki, Onet24, zapraszam. Zerwane dachy, połamane drzewa i ponad 20 tysięcy odbiorców bez prądu. To efekt silnych wiatrów na południu Polski. Wczoraj Straż Pożarna interweniowała prawie 650 razy. Powodem interwencji są opady deszczu, wezbrane rzeki i bardzo silny wiatr. Pojawił się on w Krakowie około godziny 5 nad ranem i ucichł około 7. Żywioł uszkodził dachy na blisko 40 budynkach w stolicy Małopolski. Silny wiatr będzie wiał także dziś na terenie całej Polski. W północno-zachodniej części kraju porywy do 80 km na godzinę, w centrum i na południu do 90 km na godzinę. Ponad 40 kg marihuany i haszyszu przechwycili funkcjonariusze gdańskiego CBŚP i gdyńskiej Izby Celnej. Zdaniem policji narkotyki przemycono z Hiszpanii, część w podwójnym dnie przyczepki samochodowej. W sprawie aresztowano trzech gdańszczan. Mężczyźni zostali zatrzymani 19 lutego, tuż przed północą na bramkach zjazdowych autostrady A1 w Rusocinie koło Gdańska. Mężczyźni poruszali się samochodem z przyczepką towarową. Funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli i zbadali je z pomocą należącego do celników psa tropiącego. Kiedy zachowanie zwierzęcia wskazało na możliwą obecność narkotyków w przyczepce, podjęto decyzję o jej drobiazgowym sprawdzeniu, w tym prześwietleniu. Znaleziono ponad 40 kg narkotyków. Zatrzymanym mężczyznom grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Na twarzy zamordowanego Kim Jong-nama, przyrodniego brata północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una, wykryto ślady silnie trującego gazu bojowego VX. Kim Jong-nam został zaatakowany 13 lutego na lotnisku w Kuala Lumpur. Policja poinformowała, że ślady gazu VX, bardziej trującej wersji paralityczno-drgawkowego sarinu, zostały wykryte na próbkach z twarzy i oczu Kim Jong-nama. VX jest zaklasyfikowany przez ONZ jako broń masowego rażenia. Policja podejrzewa, że ataku przy pomocy gazu dokonały dwie zatrzymane w toku śledztwa kobiety. Prezydent Donald Trump chce rozszerzyć arsenał nuklearny Stanów Zjednoczonych. Ma on być największy na świecie. Trump zaznaczył, że byłoby cudownie, gdyby żaden kraj nie miał broni nuklearnej. Dodał jednak, że jeśli inne kraje mają taką broń, to Stany Zjednoczone będą w tym przodowały. Zawarty w 2010 roku między Rosją a USA traktat Nowy Start zobowiązuje obie strony do redukcji broni strategicznej. W wywiadzie dla Reutera Trump nazwał Nowy Start umową jednostronną. Od kilku dni przekazujemy dobre informacje dotyczące jakości powietrza w Polsce. Nie inaczej jest także dzisiaj. Nasza mapa wciąż zielona. Oznacza to, że jakość powietrza w kraju jest dobra albo nawet bardzo dobra. Najwięcej szkodliwych substancji obecnych jest aktualnie w Zakopanem. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.